to był taki maraton i pewne takie tournée wszystkich zespołów, ponieważ zaczęliśmy nasz przegląd od marca, trwało to kilka ładnych miesięcy, no i mamy... Co szybciej? A chcesz opuścić tę salę? No, spokój. W każdym bądź razie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zespołom. No dzisiaj finał, wszystkie kapele naprawdę zagrały bardzo dobrze. No, nasze obrady były dość takie, może nie jednoznaczne, nie Marcin? Nie było jednoznacznych. Jeszcze od razu słówko, bardzo proszę. Moi drodzy, obrady były bardzo burzliwe. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że muzyka to nie jest wyścig, to nie są zawody i o tym wszyscy chyba doskonale wiemy. Każdy ma swój własny gust, każdy lubi to, co lubi, a to, że jest konkurs i ktoś musi wygrać, no to tak niestety jest. Myślę, że zwycięzcami są wszyscy, którzy się w tym finale znaleźli, a nawet wszyscy ci, którzy brali udział w przesłuchaniach. Ja bardzo wam dziękuję, naprawdę daliście wszyscy radę. I nie bierzcie do siebie, jeżeli dzisiaj nie będziecie pierwsi, drudzy i trzeci według tego jury, które jest bardzo subiektywne przecież. Nie może być tak, żeby wszystkim się spodobało to samo. Każdemu z nas tak naprawdę, od razu wam powiem, podobało się trochę coś tam innego i musieliśmy z tego jakoś wybrnąć, żeby te pierwsze trzy miejsca przyznać. No przyznajemy je, zaraz się okaże jak, ale jeszcze raz powtarzam, muzyka to nie są zawody, to nie jest sport, to jest czysta przyjemność i czysta radość, o tym pamiętajcie. Jeszcze oczywiście zanim przyznamy te wyróżnienia i te miejsca, to też chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nasz przegląd. W szczególności chciałem podziękować Arturowi, który gdzieś tutaj dalej pracuje. Także brawa dla Artura, bo on skoordynował cały temat. Tak samo Asi tutaj, która też działała tutaj tak z takim aparatem biega. Znaczy ja wam powiem tak, jako szef instytucji kultury, no bez załogi się naprawdę impreza nie udaje i naprawdę nie można zrobić ciekawych rzeczy. Także jak ma się dobry band, dobrą załogę, tak jak w kapeli, tak samo w instytucji, w pracy, to można naprawdę zrobić fajne rzeczy. Jeśli chodzi o takie uwagi, jeszcze zanim odczytamy werdykt, to tutaj też na prośbę Grześka Kupczyka, to chciałem przekazać taką informację, że oczywiście oprócz tego, że wszystkie zespoły dzisiaj prezentowały się bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą stronę muzyczną, to nieco gorzej, jeśli chodzi o stronę wizualną, tak? Tutaj bardziej tak, żeśmy rozmawiali, żeby rzeczywiście zespoły też dbały o to, jak, no jak wychodzą, jak się prezentują, generalnie rzecz biorąc, żeby też dbać o to, że to jest występ artystyczny i warto się do tego przygotować od strony takiej wizualnej. Oczywiście niektóre kapele spisały się na medal, więc to taka była uwaga Grzegorza. Natomiast nas to, co cieszy, że faktycznie całe województwo rokuje w dobrą muzykę, w różnorodną muzykę i że ta trzecia edycja naprawdę też jest bogata w dobre kapele. No dobra, ale przechodzimy chyba do sedna. To może co, najpierw wyróżnienia. Proszę bardzo. Moi drodzy, to jest tak, że wszyscy finaliści, czyli siedmiu wykonawców, dostaje takie piękne, wspaniałe deseczki pamiątkowe z piękną kostką z plastiku, ale to jest bardzo ładne. Na ścianie można powiesić. Na czterech nie ma, oprócz tego, że jest nazwa zespołu i oczywiście pamiątkowa kosteczka, nie ma tam takich jeszcze napisów. Trzecie, drugie, pierwsze miejsce to będzie wręcz oczarek. Ja rozdaję na razie te cztery. Moi drodzy, no to po kolei. Zespół Syndrom, proszę bardzo. Zespół Katrin. Nie ma przedstawiciela, to przekażemy oczywiście. Zespół Skram. To przekażemy oczywiście. Może przewidzieli. I zespół Samocha też. Okej, teraz przejdziemy co? Do protokołu, no słuchajcie. Więc tak, protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Finału Przeglądu Rokowania 2018 w Białymstoku z dnia 20 października.
I podczas finału wojewódzkiego przeglądu zespołów rockowych Rokowania 2018, które odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku w dniu 20 października 2018 roku, komisja w składzie Grzegorz Kupczyk, przewodniczący jury, brawa dla Grzegorza, on słyszy nas na pewno. Cezary Mielko, dyrektor WOAK-u. No i Marcin Kozłowski, Radio Białystok, przedstawiciel naszego partnera. Po wysłuchaniu zespołów Syndrom, Kathleen, Michał Czarnecki, Samocha, With or Your Strength, Amnestia i Scrum Crooks przyznała następujące nagrody. Ale może od trzeciego, co? No bo tu patrzę, że od pierwszego mi napisaliście, od trzeciego niech będzie. Trzecie miejsce, a może od nagrody specjalnej, Marcin? Później, okej. Okay. Trzecie miejsce With or Your Strength. Zespół otrzymuje statuetkę, proszę bardzo. Proszę uprzejmie. I 1000 zł. Brawo. Okej, drugie miejsce zespół. No jaki? Slayer. Amnestia i 2500 zł. Statuetka od nas. I oczywiście czek 2500 zł. Brawa, brawa, brawa! To zaraz zdjęcie sobie będziemy robić wspólne. I słuchajcie, no powiem wam szczerze, że pierwsza nagroda, no w przypadku pierwszej nagrody byliśmy jednomyślni, chociaż może to się co niektórym wydawać dziwne z tego względu, że są to rokowania, ale tak jak podkreślałem zawsze, rokowania szeroko pojęte, także zapraszamy różne style muzyczne. I to jest praktycznie od bluesa poprzez reggae, aż do metalu, czy death metalu, czy w ogóle różnych odmian muzyki rockowej. No i pierwszą nagrodę przyznaliśmy Michałowi Czarneckiemu. Pierwsze miejsce, 5000 zł, brawa, gorąco. Statuetka. Oczywiście 5000 zł Michałowi, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze przekazuję mikrofon Marcinowi. Moi drodzy, Strzelek powiedział, że byliśmy jednomyślni. No, tak pięknie nie było może do końca, ale było bardzo trudno. Tak czy inaczej Michał dostaje pierwsze miejsce, dostaje także koncert od nas, czyli mam nadzieję, że zobaczymy się z wami też na koncercie Michała w Radiu Białystok. To gratuluję wam bardzo serdecznie, Michał, tobie też. Słówka jakieś? Dziękuję. Przyjdę. Cieszymy się. Poczekajcie, zróbmy sobie jeszcze wspólne zdjęcie. A wam bardzo serdecznie dziękuję, czyli tym wszystkim kapelom, które brały udział w naszym przeglądzie, ale tak samo tym wszystkim, którzy przyszli dzisiaj właśnie na naszą imprezę. Także dziękuję pięknie. No i do zobaczenia za rok. Myślę, że już od marca będziemy ruszać z 4. edycją rokowań. A teraz wspólna fotka i już. Wszystkiego dobrego.